Ha, miałem rację. I nie miałem. I miałem. A ty? Jak tam twoje teorie? Podupadły czy trzymają się? Jedziemy z trzecim odcinkiem WandaVision Zagadki i Memy. Na początku odcinka dostaliśmy solidne związanie z MCU. Zaczynamy od wspominającej dialog z Captain Marvel poruczniczki Urwiski, która się odblipowuje. Czy jak wolisz, odsnapowuje. WandaVisionowy timeline dzieje się krótko po Endgame. Potem mamy familijny dramat z mamą Moniki, czyli Marią Photon Rambeau, byłą szefową S.W.O.R.D.u. Wjeżdżamy do bazy S.W.O.R.D.u, by poznać nowego szefa S.W.O.R.D.u, Taylora Haywarda. I coś mi się zdaje, że typu jest podejrzany tu trochę. Nie kojarzę żadnego Taylora Haywarda ani z MCU, ani z komiksów. Po drugie, myślałem, że baza jest w kosmosie, a szefem S.W.O.R.D.u będzie sam Samuel Nick Fury, co by wskazywało ujęcie ze Spider-Man Far From Home, gdzie Fury z grupą Skrulli siedzą w stacji kosmicznej, która przypomina bazę S.W.O.R.D.u. Ale widocznie Nick musi się jeszcze trochę ogarnąć po odblipowaniu. A może zobaczymy go w dalszych odcinkach, jak myślicie? W każdym razie tutaj będziemy póki co oglądali losy ziemskiego oddziału S.W.O.R.D.u. Beekeeper, czyli pszczelarz. Potwierdziło się info, że to agent S.W.O.R.D.u, czyli raczej AIM odpada. Raczej nieudolna próba podkopania się pod sferą wpływów Wandy. Może trochę się dopatruje rzeczy, których tam nie było, ale po wyjściu z kanału wydawał się troszkę skołowany. Pojawia się pytanie, czy po przekroczeniu bariery z automatu znalazł się pod kontrolą pani Maximoff? Może jednak nie, bo przecież dostał z przewinięcia. I co teraz? Nie żyje? Nie został wyrzucony jak Monika. Nie Wandy, brzmi trochę inaczej. Kurde, ciekawe co się z nim stało. Wyparował? No dobra, ale jedziemy dalej. Mamy nową zagadkę. Jimmy mówi, że zjawił się tu, bo w Westview zaginął mu świadek. Do tego jak zadzwonił do rodziny, to ci w ogóle nie mieli pojęcia o takiej istocie. Kim jest tajemniczy świadek? Z tego co zrozumiałem, zdaje się, że będzie to facet. Może to Herb. Wyjaśnił się za to los helikoptera. Jednak nadal nie wiemy, dlaczego jest kolorowy w świecie WandaVision. Jakieś pomysły? A co do Jimmy'ego? Ant-Manowy Jimmy Woo jest głosem z radyjka, który słyszała Wanda. I poza tym... Może trochę przyrecenzuję tutaj. Oj Jimmy, Jimmy, ze swoimi suchymi żartami psujesz mi echo suchych żartów z seriali, które naśladuje WandaVision. Ale w połączeniu z Kat Dennings, która gra postać znaną z Thora, Darcy Lewis, tworzył super cringe duo. Być może to celowy zabieg, aby pokazać jak bardzo Vision pasuje do Wandy, albo żeby pokazać różnicę między aktorami. Generalnie przez te hejmy Darcy Woo nabrałem zdecydowanie dużo większej ochoty na ujęcia z naszą ukochaną parką WandaVision. Na szczęście wstawki z duetem są poprzeplatane odpowiedziami i kolejnymi zagadkami. Jak na przykład tożsamość pana i pani Hart. Jak się okazuje, w MCU-owej rzeczywistości jest to Todd i Sharon Davis. O Toddzie wiemy mało, bo w googlowaniu znalazłem tylko statystę z drugiego Ironmana. Ale przy pani Sharon Davis zostałem na chwilkę dłużej. Wygooglowałem, że mamy w komiksowym Marvelu prawie Sharon Davis, a mianowicie Sharon Davis z E przed S. Kompankę komiksowego doktora z komiksów Doctor Who. Ale nie sądzę, aby chodziło o tą panią. Bardziej chodzi o Sharon Davis z naszego świata, czyli Supervising Art Director serialu WandaVision. Czyli bardziej mamy easter egga niż coś rozpracowaliśmy, ale myślę, że warto było. Na tablicy Jimmy'ego mamy też raczej easter egga wyraz z lewej strony, kończy się na Krulls. Ciekawe co to może być, Vrulls? Srulls? A może Skrulls? U góry mamy Hind This, co pewnie jest końcówką od Who's Behind This, czyli kto za tym stoi. Więc pewnie Jimmy zakłada, że Wanda jest w jakiś sposób kontrolowana. Trochę dziwne, że Jimmy nie podejrzewa Hydry, jak widzi te same reklamy co my. Na tablicy mamy jeszcze kilka ciekawych pytań. Czy w świecie WandaVision istnieje taki sam czas i przestrzeń? Czy może Westview wewnątrz jest większe, a czas płynie szybciej? To by wyjaśniało ciążę Wandy. No i dlaczego sitcomy? Heksagony. To kolejny temat z tablicy Jimmy'ego Woo. W serialu pojawiał się motyw sześciokątów, przede wszystkim w samych czołówkach, ale nie tylko.
Zdawałoby się, że będzie to powiązanie z pszczółkami, ale odpowiedź jest też dosyć ciekawa. Otóż jak doszli ludzie z Timon Sword i FBI, obszar, który znajduje się w świecie WandaVision, ma właśnie taki kształt. Ale czy to koniec sześciokątnej zagadki? Nie sądzę. Dlaczego świat WandaVision ma taki kształt? Co jest w centrum sześciokąta? Może dom Maximów? Podczas gdy Darcy i Jimmy oglądają moment wyrzucenia Moniki ze świata WandaVision, Darcy zwraca uwagę, że gdy jeszcze raz odtwarza materiał, brakuje już ujęcia z Moniką. Nasza spryciula sugeruje, że ktoś cenzuruje to, co oglądają. Czy to robota Skrulli? Diabła? Hydry? A może szefa Sordu, pana Tylera Howarda? A może on to Hydra, Skrull albo Sam Chord, czy inny Grim Reaper? Co o tym myślicie? W poprzednim odcinku Zagadek i Memów mówiłem o tym, że poprzedni odcinek serialu z lat 70. w serialu WandaVision został przerwany. No ale nie do końca tak było. Rzeczywiście w tym odcinku nie dostaliśmy kolejnego serialu, czyli tak jak mówiłem, ale jednak nie dostaliśmy też więcej scen w latach 70., a jedynie inną perspektywę. Więc teoria z rosnącą mocą i rozszerzaniem się świata znów podupada. No, chyba że w kolejnym odcinku zobaczymy, że granica świata WandaVision wzrośnie. Obecnie według tablicy Jimmy'ego świat WandaVision to sześciokąt o promieniu 5 mil. No i Vision. To Vision w końcu żyje, czy nie żyje? Również jedno z pytań na tablicy Jimmy'ego. Mamy potwierdzenie od Darcy, czy Vision żyje, czy nie żyje poza światem WandaVision. I niestety, nie żyje. Podobnie zwiastuje nam obraz Visiona, gdy Wanda zostaje wytrącona z równowagi. Czyżby Wanda uprawiała czary na zwłokach Visiona? A jednak wciąż można znaleźć w nim coś świadomego i mieć nadzieję, ten niepokój i uśmieszki na koniec. No i co? Mamy Wandę superwilankę? Nekromancerkę? Czy jednak czai się większa tajemnica czy spisek? Hero Solanie, jak tam wrażenia po czwartym odcinku? Podobało się przejście do świata MCU z Moniką, no i Jimmy'm i Darcy? Czy wolicie odcinki 1, 2, 3? Dajcie znać, jak macie jakieś ciekawe teorie, albo jeśli przeoczyłem jakiegoś easter egga czy zagadkę. No i przepraszam wszystkich oczekujących na Batman Telltale, ale sami widzicie, że jest zapierdziel z WandaVision, a jeszcze trzeba superbohaterstwo uprawiać. Odcinki batmańskie już w drodze. Także jeśli jeszcze nie oglądałeś poprzednich, teraz jest dobry moment, aby je nadrobić. A jest tam też sporo zagadek do rozwiązania. Proszę również wszystkich rozsądnych obywateli naszego uniwersum o zasubskrybowanie tego superanckiego kanału. Podobno kiedyś w świecie, w którym YouTube nie może sobie rozdawać subskrypcji od tak, subskrypcje będą miały wielką wartość. To wtedy chyba lepiej teraz zasubskrybować i potem mieć, niż nie mieć, co nie? A i podobno za dzwoneczek będą płacić więcej? Ludzie przyszłości mówią, że taka jest droga. A potem mówią, siemanko, do zobaczenia w kolejnym odcinku, nie zapomnij zostawić łapki w górę i komcia. Pozdro!